Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia uroczystość Najświętszej Marii Panny Różańcowej dnia 7 października. Przygotowanie. Różaniec święty zasługuje na to, byśmy go odmawiali z pobożnością i uwagą. Jest bowiem nabożeństwem wzniosłym pod każdym względem. Jego powstanie łączymy z osobą świętego Dominika. Kościół święty go potwierdził. Papieże odmawiającym go nadali liczne odpusty. Pan Bóg sławił go wielkimi cudami. Zresztą ten niebiański psałterz, ze względu na modlitwy, z jakich jest złożony, zawiera w sobie to, co jest najpiękniejszego w Kościele katolickim. A ty, jaką wagę przykładasz do tego cennego skarbu? Jak odmawiasz różaniec? Pierwsze. Z biegiem wieków różaniec tak się wśród wiernych rozpowszechnił, iż żadne inne nabożeństwo mu nie dorówna. Heretycy używali wszelkiego rodzaju broni, by go ośmieszyć. Na próżno Kościół Święty go potwierdził, a nawet ku jego uczczeniu ustanowił osobną uroczystość. Papieże odmawiającym go nadali liczne odpusty, a Pan Bóg go wsławił wielkimi cudami. Z drugiej zaś strony wiadomo, ile dobrego przyniosło światu to wzniosłe nabożeństwo. Iluż dzięki różańcowi pozbyło się grzechu, ilu świętość osiągło, iluż zawdzięcza mu dobrą śmierć i zbawienie. Nie ma w tym nic dziwnego. Ten bowiem psałterz niebiański, na który składa się rozpamiętywanie tajemnic, odmawianie modlitwy pańskiej i pozdrowienia anielskiego, zawiera w sobie, o ile idzie o modlitwy, to, co Kościół katolicki ma najpiękniejszego. Zbadaj się, czy żywisz cześć należną dla różańca, który jest nabożeństwem tak wzniosłym pod każdym względem. Drugie. Aby zrozumieć, jak miłe jest Najświętszej Pannie nabożeństwo różańcowe, dość przytoczyć obietnice dane przez nią błogosławionemu Alanowi. Wszystkim, powiedziała do niego, którzy odmawiają mój psałterz, przyrzekam szczególną opiekę. Różaniec będzie dla wszystkich wielkim znakiem, iż osiągną zbawienie. Jest on bowiem potężnym środkiem przeciw piekłu. Tępi występki, usuwa grzechy, zwycięża herezję. Kto będzie pobożnie odmawiał różaniec, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, wzbogaci się w łaski, jeśli jest sprawiedliwym i stanie się godnym chwały wiecznej. Tych, którzy starają się go rozpowszechniać, będę wspierała we wszystkich ich potrzebach. Niechaj owocem tego rozmyślania będzie częste, pobożne odmawianie różańca, połączone z rozważaniem tajemnic, o ile to możliwe, przed jakim obrazem Matki Bożej. Zastanawiając się zaś nad prześladowaniami, jakich doznaje Kościół katolicki, i nad bezgraniczną ufnością, jaką papieże złożyli w tej potężnej broni, odmawiajmy też często różaniec o przyspieszenie niebiańskiego triumfu. O Panno Najchwalebniejsza, Królowo Różańca Świętego, cieszę się z chwały, jakiej doznajesz na całym świecie od tylu bractw, mających na celu wielbienie Twego imienia, i padając przed Twym tronem, proszę Cię, abyś spojrzała łaskawym okiem na dziedzictwo, które Pan Jezus pozyskał krwią swoją. Uczyń dla Niego ponownie jeden z tych cudów, dzięki którym otrzymałaś tytuł Matki Boskiej Zwycięskiej. Proszę Cię również, Matko moja,
abyś mi pozwoliła dziś i zawsze łączyć się z tylu członkami Bractwa Różańcowego, Twymi ukochanymi dziećmi w odmawianiu pozdrowienia anielskiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Boże, którego Syn jednorodzony życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem swoim przygotował nam nagrodę zbawienia wiecznego, dozwól, proszę, aby rozpamiętywając tajemnicę Różańca Świętego, błogosławionej Maryi Panny, naśladował to, co one zawierają i dostąpił tego, co obiecują. Spraw to z miłości ku Jezusowi. Amen.